Nie, żeby nie rozwalić tylko tej myszki, ponieważ nie chcę mi się wydawać. Co jest, mamo? Nagrywam. Czy ty jesteś normalny? Co? To nie chodzi o to. A o co chodzi? Ktoś mieszka na dole i ja nie mogę swoich emocji wydawać siebie, bo ktoś na dole mieszka. I co z tego, że jest godzina 22? 22 jest godzina. Siemano Wojtki, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj, moi drodzy, będziemy sobie psuć nerwy w Crash Bandicoot Unfair. Dzięki kanale za nominację, super się będę bawił w tej grze, już to czuję. A nasz Crash drapie się po dupie. To jest gra Unfair Crash Bandicoot. To nie jest nic dobrego. Nagrałem to bardzo późno, no ale lepiej późno niż wcale. Zawsze kiedy siadałem do tej gry i chciałem ją nagrać, to mówiłem zaraz to nagram, no nie dam rady tego przejść. Ale mimo tego wszystkiego w końcu nagrywam Unfair Crash Bandicoot. Zobaczymy, czy dam radę to przejść. Już czuję, że nie dam rady tego przejść, ale przynajmniej spróbuję. Będę bardzo opanowanym, spokojnym człowiekiem, który nigdy w życiu nie przeklina. Kurwa. Próbujemy pobić mistrza YouTube Karolka 95, mój kolego z klocków Lego, czerwono-zielony. Ale se odwalił włosy, widzieliście to jego włosy? No jakbym był gejem, to bym chętożył naprawdę za te włosy. Idzie składka, nie żebym ćwiczył coś przed nagraniem, no skądże? Tutaj ktoś mnie chce chyba oszukać, ponieważ ta trawa idzie w poziomie, a normalnie ta trawa idzie w pionie, no. Ja tutaj znam techniki oszukiwawcze w takich grach. Okej. Dobra, to będzie łatwe, moi drodzy. Jest! Daliśmy radę! Pierwszy zgon, ale spokojnie, ja jestem... Kurwa, no tak się dać zabić z początku. Ja jestem spokojny, moi drodzy. I ogólnie tu trzeba skoczyć na to. Tu trzeba wbić się w tą... w tego boksa ze znakiem zapytania. Nic nie mów mamie, kiedy skoczę tutaj po tej skrzynce z jabłkami, ponieważ ona by przerobiła je na jakąś słodką konfiturkę i rozwaliłem... Bastard, głupek, przez przypadek śpiewając sobie w Crash Bandicoot rozwaliłem skrzynkę, która mnie wyzwała, że jestem głupkiem. Chyba ona ogląda moje filmy. Jeżeli ktoś przejdzie tą grę, to jest naprawdę mistrzem Karolka i mocarnym Wojtkiem Wojtaza, bo naprawdę tej gry się chyba nie da przejść. I taki protip dla ludzi, którzy jednak podejmą wyzwanie, to jak przytrzymacie spację, to dłużej skaczecie. To jest taki pro tip, Elon Master. MUNDA! Dobra, kurwa. Miałem nie przeklinać. Wypypczyć mi to, kurde! Ile można się wkurzać w takich grach? Właśnie te gry powodują raka. Powodują strasznego raka. Nerwowego raka. A nie można się denerwować. Ta nutka jeszcze mnie... Ta nutka się wkręca, aczkolwiek jest tak bardzo wkurzająca. Kreszka, brak! Czemu ja tak mówię po rosyjsku w ogóle? To się nie powinno mówić po rosyjsku. Spokojnie, spokojnie, jak na wojnie, tu pierdolnie, tam pierdolnie. Znowu przeklnąłem. Boże święty, dzieci, nie słuchajcie mnie, bo wam Bozia języczki upierdzieli tutaj, tego, tamtego. Wróciliśmy do tego punktu, który łatwo się przychodzi dosyć. I teraz będzie problem! Czy będzie problem? Nie ma problemu! Lecimy dalej, lecimy dalej. Oho, jaki ja jestem dobry jednak. Dobra, teraz tutaj tutaj może być problem! Oooo, ląduj! I teraz ostatni zygzak. Ten ostatni zygzak i droga do zwycięstwa jest po mojej stronie. Cholercia. Okej, okej, okej! I lecimy, wspinamy się po trawie. Panie Crash! Panie Crash! Po drodze do nieba! Po drodze do nieba. Okej, ja czuję, że tutaj jest jakaś pułapka. Przy końcu tego levela jest pułapka, dlatego ja cały czas będę skakał. Okej, daliśmy radę. Teraz wszystko idzie przyspieszonym tempem. Tej, gram sobie w Crash Bandicoot, który był klasykiem kilka lat temu. Pamiętam, jak grałem sobie na PlayStation X. PlayStation X. Crash Bandicoot nie był taki wkurzający jak w 2015 roku. Hej, jeżeli jesteś taki dobry, no to zagraj se! Albo nie graj, kurwa, nie graj, bo to jest wkurzające, serio. I wszystko zaś od początku. Dobra, nie. Ja wam udowodnię, że przejdę drugi poziom, okej? Okay? Przejdę drugi poziom, ponieważ ten let's play jest za krótki jeszcze. A wiecie, co się dzieje, kiedy jest let's play za krótki? Każdy z was, moich widzów, którzy mnie powinni wspierać, piszą, że ten film jest za krótki. Dlaczego? Dlatego
dam wam porządną porcję, kurwa, tej gry. To nie jest trudny level, ten pierwszy level jest chyba najłatwiejszym levelem, tak przynajmniej powinno być, że każdy następny poziom jest naprawdę bardziej trudny, ale mnie kurwa, kto wymyślił prostokątne skrzynki? Zawsze skrzynki były kwadratowe. Kto to projektował? Pewnie jakiś typ, który przegrywał i mu nie wychodziło w żadnej grze, dlatego on zaprojektował Crash Bandicoot! Nie, żeby nie rozwalić tylko tej myszki, ponieważ nie chce mi się wydawać. Co jest, mamo? Nagrywam. Czy ty jesteś normalny? Co? To nie chodzi o to. A o co chodzi? Ktoś mieszka na dole i ja nie mogę swoich emocji wydawać siebie, bo ktoś na dole mieszka i co z tego, że jest godzina 22? 22 jest godzina. To jest narzędzie szatana, no fafan kulą. O, dajmy radę. Skaczemy, Crash Bandicoot. Najlepsza gra na świecie. Najlepsza postać na świecie. Dobra, opanujmy Downa i spróbujmy przejść dalej. Spróbujmy przejść da... Okej, nie możemy budzić sąsiadów, moi drodzy, więc przejdźmy to. Tu już jest ostatnia prosta do nieba, no nie wiem, trzeba być imbecylem, żeby spaść na dół przy ostatniej prostej. Okej, tak więc nie bądźmy imbecylem i spróbujmy przejść tą niesamowitą grę, chociaż drugi poziom, naprawdę, drugi poziom, dobra. Drugiego poziomu nie znam, pierwszy poziom, przyznam się wam, że znam, ale okej, tutaj jest jakaś pułapka, tak? Nawet nie wiedziałem, co tam się stało. A few moments later. Okej, tutaj trzeba się wybić. Nie. Okej, po raz kolejny. Drugi poziom tej gównianej gry. Aha, czuję, że spadam. Naprawdę to była oznaka, że zbagowałem to cholerstwo. Moje emocje sięgają zenitu, a ja nie mogę niczego zwyczajnie w świecie rozwalić, ponieważ sąsiedzi śpią. Cóż, no to chyba by było tyle w tym super przefantastycznym odcinku na moim kanale. W każdym razie, dzięki, że wytrzymaliście do końca. Jestem ciekaw, czy wy, moje drogie Wojtki. O, muzyka przestała grać. Jak słodko. Tak więc, jestem ciekaw, czy wy dacie radę pobić rekord, czyli dojścia i przejścia do drugiego poziomu, tak? Jeśli tak, no to podsyłajcie filmy, róbcie screeny, podsyłajcie na fanpage'u przez wiadomość prywatną. Ja się z wami w tym momencie żegnam i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych odcinkach. A, nie zapominajcie o wejściu na Facebooka, zalajkowaniu moich słodziaśnych, grubych fotek na Instagramie, wbiciu na Snapchata, czy też dołączeniu do grupy. No, wszystko macie podane w opisie, tak więc nie bójcie się tam wchodzić i klikać. Dajcie kciuka w górę za ten przefantastyczny film, jeżeli wam się spodobał. Ja się z wami żegnam. Spadły, więc co? Nie mogę nic zepsuć, tylko chociaż słuchawki zepsuję. Cholera, nie pękajcie! Trzymajcie się ciepło, do następnego odcinka, jak zwykle. Strzała!